Siema, siema widzu, jeżeli chcesz kolejny odcinek z Klas na derbemc.pl, to zostawcie dużo łapek i będzie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Klas na derbemc.pl, moi drodzy. I dzisiaj testujemy kolejną klasę i jest to klasa, moi drodzy, złodziejaszek. Tak, jest to klasa złodziejaszek i zaraz wam pokażę jej parametry. Moi drodzy, klasa złodziejaszek, która kosztuje 25 tysięcy monet, czyli już coraz więcej, ma 20% szans, że przedmiot kupiony u sklepikarza otrzymamy za darmo i możemy otwierać skrzynki innych drużyn, w sensie te skrzynie, te drewniane, które są tylko jakby dla drużyn. Jest to mega fajna rzecz, więc kupujemy klasę i musimy ją przetestować. Na pewno ją mamy, trzeba pamiętać, zawsze upewniamy się dwa razy. Mamy, dobra, złodziejaszek, więc powoli lecimy na arenę. I jeszcze, moi drodzy widzowie, chciałem was zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście zasubskrybowali ten kanał. A jeżeli zasubskrybujecie ten kanał, będzie naprawdę super. I gramy dzisiaj na texture packu, który dostaniecie na 2000 subskrypcji na kanale, więc zachęcam do tego subowania tego kanału oraz do zostawienia łapki w górę, żeby mnie zmotywować. I to tyle w sumie, więc lecimy na arenę. Dobra, a więc ja jestem, moi drodzy, już tutaj na arenie z moją nową klasą złodziejaszek, czyli nie mamy moich żelaznych spodni i butów, ale to można kupić, więc będziemy mieli spodnie żelazne i w ogóle buty żelazne oraz będziemy mieli klasę dodatkową, więc klasa bardzo fajna, to już na start chciałem, że jakby daje nam coś, czego tak naprawdę nie da się jakby... Udało mi się okraść sklepikarza i patrzcie na to i mogę sobie to... Ej, to jest genialne, ludzie. Udało mi się gościa okraść, tak? O, i mam dzięki temu mieczyk, jestem na plus. I w ogóle trwa mój challenge obecnie, że przez tydzień używam patyka teleportacji. Taki... Zrobiłem sobie taki mini challenge i nie wiem, czy mi się go opaca w sumie robić, ale stwierdziłem... Dobra, pokażę, że bez patyka teleportacji też się da grać i gram bez patyka. Czekajcie. Dobra, uwaga, uwaga, bijemy gościa normalnie i teraz trzeba go po prostu tutaj zabić. Dobra, jeden z takich przeciwników, których się bardziej obawiałem, został wyeliminowany, więc jestem bardzo szczęśliwy. Dobra, kupujemy sobie siekierkę, kupujemy wełnę. Udało mi się okraść sklepikarza dwa razy podczas kupowania wełny. Zaoszczędziliśmy na tym bardzo fajne rzeczy. Ty, czyli teoretycznie jak będziemy kupować seta, to też się da okraść sklepikarza teoretycznie. Ty, dobre by to było w sumie. A było na takie, o, na emeraldach, jak będziemy na przykład kupowali opsa. To jest mega fajne, jak się go... Bo mamy 1/4% szans, że go okradniemy, czyli w skrócie 25. A że zielony do mnie idzie? A hopie, hopie, zapraszam bardzo serdecznie, normalnie. Go, o, wpadaj do mnie na... Ba, nie, ty jednak tam sobie chcesz... Ty butujesz kolego, nie wolno takich rzeczy, to nam wstyd. Dobra, kupię sobie ulepszenie, bo się cykam. I kupujemy na razie żelazne buty. I w sumie mogę kupić od razu... A nie, to trzeba 8 sztabek. Ale zdzierstwo, naprawdę. Ale zdzierstwo, ja takiego zdzierstwa nie szanuję. Uwaga! Ludzie! 25% szans na to, że uda mi się zdobyć za free żelazne spodnie. Uwaga! Kurde, nie udało się. A że ciebie zielony psery popieprzyło, ty jednak do mnie idziesz, zielony. Cholera. Zielony, ja ciebie nie doceniałem. Walimy zielonego na pyra. O, dobra, zielony, hopie, ty nawet nie wiesz, co się teraz z tobą dzieje, naprawdę. Nie wiesz, co się z tobą dzieje, gościu. Tak o, patrzcie, on tu jest pode mną. Ja teraz latuję tutaj, jestem głupi, bo go nie uderzyłem. Biję go teraz, on tutaj leci i nie żma gościa. Normalnie, udało mi się go wyeliminować, ale ta gra jest normalnie epicka. Dobra, bierzemy sobie mieczyk taki i został nam kolega jeszcze ostatni. I jest to kolega koloru szarego. Dobra, do szarego chyba gdzieś tam tędy albo tędy. O, do niebieskiego chyba będzie można przejść i do... Ojejciu, nie wiem w sumie. Kurde, nie wiem, dobra. Chodźmy na środek, tak będzie chyba najlepiej. A tak w międzyczasie mówiłem wam, że jesteście najlepszymi widzami na świecie. Bo jak wam tego nie mówiłem, to wam teraz to mówię, bo jesteście najlepszymi widzami na świecie i kacę was. Jezus Maria! Przez przypadek sobie wyszedłem z Minecrafta, ale ja jestem debilem. Debilem jestem największym w tą grę, naprawdę. Boże! Nie wierzę w siebie. Serio, jestem idiotą jakimś. Ja cię pieprzę, wyszedłem z tej gry. Misklika, bo chciałem Photoshopa wyłączyć. Ale ja jestem debilem. Debilem!